Witajcie, kochani. Janusz Dąbrowski. Dlaczego akurat dzisiaj to spotkanie? Dlatego, że pora na podsumowanie kilku filmów, które żeście oglądali. Rozmów z tatą, z cyklu Rozmów z tatą. Rozmawiał ze mną mój syn Piotr. I rozmawialiśmy w kilku odcinkach o stawach. Problemy z układem kostno-stawowym, problemy kręgu stawowego są dzisiaj ogromnym problemem. Po prostu to jest naprawdę dzisiaj, to jest wielki problem, faktycznie. Przepraszam za te powtórki, kolokwializmy troszeczkę. Posłuchajcie, pora na małe podsumowanie, bo do tej pory trzy odcinki były, później był odcinek wywiad, który prowadził mój syn właśnie Piotr z panią Urszulą Piekarską, która mówiła o swoim RZS-ie, jak wyszła i tak dalej. Chcę powiedzieć, że ja też kiedyś miałem problemy. Akurat tę audycję nagrywam 18 grudnia 2022 roku. 2 stycznia akurat kończę 69, nie, przepraszam, 68 chyba lat, 54 rocznik. I miałem swego czasu, gdzieś około 20 lat temu, ogromne problemy te ze stawami, kolana, biodra. Obręcz barkowa, nerwobóle, zapalenie wielonerwowe, czyli tak zwane korzonki. Od wielu lat tego już nie mam. Dlaczego? No po prostu coś trzeba było zrobić. Co? To dzisiaj sobie troszeczkę powiemy, natomiast pora na małe takie podsumowanie, takie resume. Więc pozwolicie, że przedstawię Wam pewien materiał, który jeszcze raz powtarzam, będzie podsumowywał wszystko to, co do tej pory żeśmy powiedzieli. Zwłaszcza w tych trzech odcinkach rozmowy z tatą. Udostępnię Wam ekran i przejdziemy do pewnej prezentacji. Ok, udostępnij. Tak, i tutaj sekundka, będzie pokaz slajdów od początku. A więc powiemy sobie już bardzo konkretnie, kochani, jak bezpiecznie i skutecznie zadbać o stawy, ale najpierw trzeba będzie po prostu jeszcze raz przybliżyć w takich punktach konkretnie, powiedzieć, dlaczego mamy w ogóle problemy ze stawami. I to masa ludzi ma w tej chwili, to są tysiące ludzi, więc po pierwsze, takie małe rozwinięcie. 80 na 100 ludzi w Polsce odczuwa bóle pleców. Obecnie bóle krzyża dotykają w różnym okresie życia nawet 90 na 100 dorosłych osób. Choroba zwyrodnieniowa stawu dotyka w Polsce już ponad 2 miliony ludzi i jest ona najczęstszą przyczyną orzekania o inwalidztwie. W Polsce na schorzenie układu kostnego cierpi około 9 milionów ludzi. 3 razy częściej na chorobę zapadają kobiety niż mężczyźni. Po 20 latach 90 osób na 100 jest po prostu niezdolnych do pracy z powodu chorób kręgu reumatycznego. Po 10 latach choroby 50 na 100 pacjentów traci zdolność do pracy. A więc to jest to ogromny problem. I teraz, czemu jest spowodowana ta choroba zwyrodnieniowa stawów? Jest ona powodowana chronicznym zapaleniem chrząstki, a chrząstka składa się w 80% z wody. I to już jest pewna podpowiedź, o co tu chodzi. A czym jest ta po prostu chrząstka? Jest to rodzaj poduszki chroniącej zakończenia kości, umożliwiającej płynne zgięcia stawów. Od razu taka uwaga. Oczywiście ja tutaj, słuchajcie, spłycam pewne rzeczy. Nie będę się koncentrował na jakichś omówieniach medycznych i tak dalej, bo ja nie jestem lekarzem. Od ponad prawie 25 lat zajmuję się profilaktyką zdrowotną i chodzi mi o to, żeby te wszystkie przekazy, które robimy, były robione w sposób najprostszy, łatwe były do zrozumienia. I teraz popatrzcie, jaka powinna być właściwa struktura kości, z czego się te kości składają i na czym polega starzenie stawów. Tutaj po lewej stronie, na tej ilustracji tutaj, którą pokazuję kursorem, jest staw, prawidłowy staw, a więc są kości, o tutaj te żółte pola to są kości, zakończone niebieskie pola to są chrząstki i między tymi chrząstkami jest tak zwana maź stawowa. Jeżeli braknie mazi stawowej, jeżeli zaczynają być jakieś problemy, o których zaraz będziemy mówić, następuje proces starzenia się stawów, kości zaczynają się stykać ze sobą, nie ma szczelina po prostu między stawami się zmniejsza, nie ma mazi stawowej, kości zaczynają trzeć o siebie. Jest ból.
Jeżeli jest ból, to w takim razie chory nie chce chodzić, bo go to boli. Jak nie chodzi, to pogarsza się dokrwienie, dotlenienie, dożywienie stawu i ten problem po prostu narasta. A kości zniekształcają się pod wpływem intensywnego tarcia i po prostu takiej po prostu stymulacji. I teraz pytanie, dlaczego? Jakie są tego przyczyny? Pierwsza podstawowa przyczyna to są infekcje wirusowe, ewentualnie bakteryjne. Już nie będę odczytywał tego, co tutaj się pojawia, ale jeżeli chodzi o infekcje bakteryjne i grzybicze, które są częściej spotykane, i tutaj warto byłoby zwrócić uwagę, słuchajcie, kochani, na tak zwane formy L bakterii. Wygooglujcie to sobie, poczytajcie na temat form L bakterii. Tu zwłaszcza Chlamydia trachomatis, chlamydofila pneumonia albo krętki z rodziny Borrelia, borelioza, zwłaszcza Borrelia burgdorferi, która powoduje po prostu no, duże problemy, czyli boreliozę. Dalej, drugi rodzaj przyczyn to jest odwodnienie, bo trzeba zrozumieć, z czego składa się maść stawowa i z czego się składa, przypomnijmy, chrząstka. Chrząstka to jest 80% wody, maść stawowa prawie 90% wody. I teraz, w związku z tym, jeżeli mamy niedostateczne zaopatrzenie organizmu w czystą wodę, w dodatku o prawidłowej heksagonalnej strukturze, wysokim pH, czyli minimum 7,5, to zaczynamy mieć po prostu problemy. Dalej, co robi permanentne odwodnienie? Zaburza procesy przemiany materii, obniża wydajność nerek, co powoduje odkładanie się kwasu w organizmie. Jeżeli się kwasy w organizmie odkładają, to w takim razie organizm zaczyna zużywać składniki mineralne na neutralizację tych kwasów. A skąd bierze? Między innymi z chrząstek i z mazi stawowej. Dalej, permanentne odwodnienie zakłóca pracę wątroby utylizującej toksyny. Wątroba nie ma, po prostu nie mamy wody do płukania, rozcieńczania i wypłukiwania tych kwasów, wymywania ich. Dalej, permanentne odwodnienie pozbawia ciało mięśni, co prowadzi do obniżenia tempa przemian metabolicznych, dochodzi też do zmniejszenia objętości krwi i w efekcie jej niedotlenienie. Następuje też zmęczenie mięśni, obciążenie stawów toksynami i zaczynają się po prostu poważne problemy. Trzecia grupa przyczyn to są warunki styl życia, a więc przede wszystkim przemysłowy pokarm, a w zasadzie nie pokarm, przemysłowe jedzenie, bo pokarm, żywność zakłada, to sama nazwa zakłada zupełnie inne zrozumienie tego terminu. Pokarm, znowu się łapie. Jedzenie pozbawione biowitalności, zawierające chemiczne dodatki, a więc barwniki, spulchniacze, polepszacze, konserwanty, pestycydy, antybiotyki, hormony i tak dalej. I pozbawione w wysokim stopniu przyswajalnych składników mineralnych, witamin oraz tak zwanych niezbędnych składników nieodżywczych. NSN to są przede wszystkim różnego rodzaju polifenole, czyli coś, co nie jest na przykład witaminami. Dalej, nieprawidłowy sposób odżywiania się z nadmierną podażą białka zwierzęcego i cukrów, które bardzo silnie zakwaszają organizm, czyli zatoksyczniają. Dalej, niedostatek ruchu, a więc i niedotlenienie, nadmiar ciężkiego wysiłku fizycznego, udogodnienia cywilizacyjne, które nam ułatwiają sprawę, ale pytanie, czy nam ulepszają życie. Dalej, stresy, które potwornie zakwaszają organizm i prowadzą do wielu ciężkich stanów. Dalej, nadmiar używek, destrukcyjny wpływ technicznych, pól elektromagnetycznych, wszechobecna chemia gospodarcza. I te wszystkie czynniki powodują powstawanie podstawowej przyczyny chorób zwyrodnieniowych stawów. Jest nią zakwaszenie organizmu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi tu o zakwaszenie krwi, bo krew, nawet w organizmie zakwaszonym, zawsze przeważnie, przepraszam, przeważnie będzie miała prawidłowy odczyn na poziomie 7,35, 7,45, mniej więcej średnio 7,365. A więc zakwaszenie organizmu, czyli permanentna, wieloletnia kwasica metaboliczna niskiego stopnia, czyli zakwaszenie tkanek. I chorobom stawów towarzyszy wspomniana już permanentna, utajona kwasica metaboliczna niskiego stopnia, czyli wieloletnie, jak to sprawdzamy? Po prostu możemy badać sobie pH poranego moczu,
przy pomocy chociażby papierków lakmusowych. Jeżeli to jest na poziomie, to pH wychodzi 4,8-6,4, to świadczy o bardzo silnym zakwaszeniu całego organizmu. Dalej, pojawia się permanentna hipoksemia i pohipoksja. Hipoksemia to jest brak tlenu we krwi tętniczej. Jeżeli w tętniczkach nie ma tlenu, znaczy jest za mało tego tlenu, to dochodzi z kolei do hipoksji, czyli niedotlenienia tkanek. Dalej, następuje dysbioza flory jelitowej, zaburzenia pracy nerek, trzustki i wątroby. Wspominaliśmy o tym wcześniej, to jest bardzo ważne. Dochodzi do nadwagi, otyłości. I przy długotrwałej kwasicy niskiego stopnia dochodzi do krystalizacji i odkładania się kwasu moczowego, między innymi w stawach tkance łącznej, a więc dochodzi do dny moczonowej, dla przykładu tylko. I dochodzi do powstawania kamieni moczowych, a więc mamy do czynienia z kamicą nerkową, innymi chorobami nerek. I tutaj popatrzcie, jak wygląda zdrowy staw. A więc są kości, tak jak mówiliśmy poprzednio, jeszcze są mięśnie, które łączą te dwie kości. Oczywiście torebka stawowa, kości są zakończone chrząstką, ale w szczelinie stawowej znajduje się płyn stawowy, czyli tak zwana maść stawowa. I jeżeli organizm usiłuje neutralizować kwasy, to odbywa się to w procesie wypłukiwania, zużywania zasadowych składników mineralnych z naszych kości, zębów, włosów, paznokci, chrząstki, maści stawowej. I sami wszyscy doskonale rozumiecie, że zaczynają się procesy degeneracyjne. Włosy na przykład wypadają, paznokcie są kruche i tak dalej, ale w przypadku stawu dochodzi do degeneracji stawów. Po prostu nie smarujesz, nie jedziesz, co za chwileczkę zdaje się pojawi. Nie ma więc składników niezbędnych do regeneracji tkanki chrzęstnej oraz wytwarzania mazi stawowej. Powtórzmy zasadę. Nie smarujesz, nie jedziesz. Nie ma płynu stawowego, mazi stawowej. Zmniejsza się wielkość tej szczeliny, kości stykają się ze sobą i zaczynają się po prostu problemy. I zaniedbanie leczenia przyczynowego prowadzi do choroby zwyrodnieniowej stawów, czyli powstania bolesnych obrzęków, chronicznego bólu stawów, narastającego zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego czy zmian pogody, pojawienie się sztywności stawów, ich trzeszczenia, nasilonego tarcia podczas poruszania się, przepraszam, problemów ze stawianiem nóg, narastania bólów, zwłaszcza promieniujących, ograniczenia ruchomości stawów, problemów z siadaniem i wstawaniem, pojawianie się różnego rodzaju obrzęków, przykurczów i tak dalej, zniekształcenia stawów i ostatecznie bardzo poważnych problemów z poruszaniem się. Przykładem takich problemów jest RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. W wywiadzie, który przeprowadził mój syn Piotr z panią Urszą Piekarską, to była o tym mowa, to jest młoda kobieta i groził jej wózek inwalidzki. W zasadzie jakieś 2-3 lata już powinna byłaby jeździć wówczas na tym wózku, ale mój syn też miał ogromne problemy, młody człowiek, jeszcze nie ma 40 lat, a lekarz mu już wiele lat temu powiedział, że jeszcze kilka ładnych, za 10 lat od tamtej chwili, kiedy to powiedział, będziesz chłopie już jeździł na wózku po prostu inwalidzkim. I teraz tutaj przykłady, kilka ilustracji, które pokazują na przykład skutki RZS, czyli reumatoidalnego zapalenia stawów, w kręgosłupie pojawiają się tak zwane osteofity, narośla kostne, następuje degeneracja krążka międzykręgowego, no zwyrodnienia powstają straszne. I to jest właśnie problem. I dotychczasowe doświadczenia praktyki medycznej wskazuje, że typowe leki nie oddziałują niestety regeneracyjnie na chrząstkę, która ulega postępującej degeneracji. I zwykle leki są jedną z przyczyn postępującej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, pogłębiając jeszcze bardziej problemy. Dodatkowo rozregulowują układ trawienny, a więc pojawiają się biegunki, zaparcia, bóle brzucha, krwawienia. Zasadniczo ograniczają się jedynie do uśmierzania bólu, a więc wszystkie obecnie typowe metody leczenia, a więc iniekcje, czyli zastrzyki, maści, rehabilitacje i tak dalej, pomagają jedynie złagodzić bóle.
ale w żadnym wypadku nie działaj na przyczyny. I tutaj, jeżeli chodzi o iniekcje, no można wstrzykiwać wstawy kwas hialuronowy. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, to jest taki skrót myślowy, 2-3 miesiące, może więcej, jest spokój, ale przyczyna nie została zlikwidowana. O tych trzech rodzajach przyczyn już żeśmy po prostu mówili. I to utrzymanie stawu, w tym kręgosłupa, w sprawności lub powrót do zdrowia wymaga więc zajęcia się przyczynami choroby. To jest po prostu, po pierwsze, likwidacją tej permanentnej kwasicy metabolicznej, bo jeszcze raz powtórzę, to jest praprzyczyna kilkudziesięciu chorób, z którymi mamy dzisiaj po prostu problemy. Dalej, trzeba zająć się poprawą procesów trawienia i wchłaniania, czyli przywrócić równowagę metaboliczną. Dalej, należy uzupełniać na bieżąco substraty niezbędne do regeneracji chrząstki oraz wytwarzania mazi stawowej. Czyli co mamy robić? Po prostu mamy organizm ma otrzymywać odpowiednie ilości w odpowiedniej postaci kompleksy naturalnych witamin A, B, C, D, E, K, aminokwasów, bioflawonoidów. Dalej, sole mineralne są ważne, a więc związki wapnia, magnezu, krzemu, cynku, chromu. Kwasy tłuszczowe omega-3, które przeciwdziałają stanom zapalnym. Preparaty glukozaminy, chondroityny, organiczne związki siarki, czyli MSM, czyli metylosulfonylometan, kolagen albo składniki do wytwarzania kolagenu w organizmie i czysta woda. Czysta woda. To jest podstawowa rzecz. I tutaj rozwiązaniem, bo wielu z Was niejednokrotnie pyta, no ale co można zrobić? Istnieje takie kompleksowe wspomaganie organizmu i co ono zakłada? Zobaczcie, pięć palców, pięć sprawnych palców. Po pierwsze, musimy zrobić detoksykację organizmu, czyli zneutralizować kwasy, usunąć nadmiar tych kwasów, bo jeżeli w organizmie istnieje nadmiar kwasów, to organizm, jeszcze raz powtórzę, będzie zużywał składniki mineralne do neutralizacji tych kwasów. Ale skąd będzie brał? Właśnie z włosów, ze skóry, zwłaszcza ze skóry głowy, a więc osłabione są mieszki włosowe, cebulki i włosy zaczynają wypadać. Dalej będą pobierane składniki mineralne z kośćca, z mazi stawowej, z chrząstek, z paznokci. I z tym wówczas mamy problemy. Dalej, mamy oczyścić i zregenerować naczynia krwionośne. Więc jeżeli na przykład, oczywiście z przesadą tutaj pokazuję, jeżeli światło naczynia jest takie, oczywiście nie jest takie, jest znacznie mniejsze, zwłaszcza chodzi o naczynie włosowate, i ono w wyniku procesów na przykład miażdżycowych się zmniejsza, to znaczy, że zmniejsza się dopływ krwi, ogranicza się dopływ krwi, a więc tlenu i składników odżywczych. A więc trzeba oczyścić, wzmocnić, zregenerować naczynia krwionośne. Największy problem jest z naczyniami tak zwanymi włosowatymi, a więc najcieńszymi. Dalej, trzeba systematycznie nawadniać organizm. Dlaczego? Dlatego, że organizm potrzebuje czystą wodę do płukania, do rozcieńczania kwasów, do wymywania złogów, do rozpuszczania tych różnego rodzaju złogów. To jest mycie wewnętrzne. Po czwarte, czwarty palec, wzmocnienie odporności, ustabilizowanie poziomu cukru i insuliny i regulacja pracy trzustki. Dlaczego? Dlatego, że na przykład trzustka odgrywa bardzo ważną rolę w trawieniu. Nam się wydaje, że procesy trawienne odbywają się tylko w żołądku. Absolutnie nie. W ogóle pierwsze procesy trawienia odbywają się w ustach. Następnie z ust. Przepraszam za porównanie, tą rurą około 60-50 cm, czyli przełykiem, papka ta przerzuta trafia do żołądka i tam odbywa się trawienie przy pomocy kwasów, ale to przede wszystkim następuje trawienie białek, zwłaszcza zwierzęcych, i wówczas kwaśność soków żołądkowych obniża się przy trawieniu do poziomu około 1,5-2,5. I ta kwaśna później papka trafia do dwunastnicy, do której trzustka podaje zasadowe enzymy trawienne. I w związku z tym ta papka, która trafia z żołądka, nie może bezpośrednio trafić do jelita, bo wskutek bardzo dużego stężenia kwasów trawiennych z żołądka, to jelito uległoby dosłownie zniszczeniu. A więc muszą być te kwasy zneutralizowane w dwunastnicy,
przy pomocy enzymów zasadowych trawiennych i dalej się odbywa trawienie przy pomocy właśnie alkaliów, czyli enzymów zasadowych, alkalicznych. I teraz następna sprawa jest, jeżeli trzustka, jeżeli organizm jest cały czas permanentnie zakwaszony, to trzustka nie jest w stanie wytwarzać enzymów o właściwych parametrach. W związku z tym nie ma prawidłowego trawienia, dochodzi do permanentnej, wieloletniej niestrawności, czyli dyspepsji, to prowadzi do permanentnego niedożywienia organizmu, czyli braku w zaopatrzeniu między innymi stawów w składniki pokarmowe. I to jest właśnie problem. I dochodzi również bardzo często wówczas do chorób tak zwanych autoagresywnych. I punkt piąty, rewitalizacja flory bakteryjnej jelita. Dodatkowo chodzi tutaj tuż poza nawiasem tego wszystkiego, odżywianie komórkowe, czyli komórkom należy dostarczyć odpowiedni pokarm. Dlaczego rewitalizacja flory bakteryjnej jelita? Dlatego, że prawidłowa flora bakteryjna decyduje o zdrowych jelitach, a zdrowe jelito to również zdrowe stawy. Okazuje się, że flora, mikrobiota jelitowa ma nieprawdopodobnie ogromny wpływ na stan stawów, ale nie tylko stawów, między innymi na to, jak funkcjonuje nasz mózg. W dodatku, zdrowe jelita to jest duża moc, duży poziom mocy odporności całego organizmu. A więc jednocześnie takie kompleksowe wspomaganie organizmu działa nie tylko na stawy, ale działa kompleksowo na cały organizm, po prostu dochodzi do powrotu do równowagi metabolicznej, do wzmocnienia organizmu, do wzmocnienia wszystkich funkcji komórek, tkanek, narządów, a więc całego po prostu organizmu. Ja taki program kompleksowy oczywiście, że stosuję od wielu, wielu lat. W tej chwili pozornie można by powiedzieć, że no przecież już nie muszę, bo się świetnie czuję i tak dalej, ale trzeba powiedzieć, że codziennie jesteśmy silnie obciążani stresami, różnymi innymi historiami, dlatego należy kompleksowo wspomagać organizm w miarę możliwości. Nie każdego na to stać, czasami różne są po prostu przyczyny, ale trzeba w końcu zająć się naszymi organizmami. Leki mogą ratować życie, ale leki nie uratują zdrowia, to trzeba zrozumieć. I trzeba zrozumieć jeszcze jedną rzecz, że nie da się powymieniać w naszych organizmów, naszych narządów. Co z tego, że już polscy na przykład naukowcy wyprodukowali, jak dobrze pamiętam, bioniczną trzustkę. Jakieś inne historie się produkuje. To na tym ma polegać dbanie o zdrowie, żeby jeżeli coś nam siądzie, a pytanie z jakich przyczyn, to my sobie to uszkodzony narząd wyrzucimy, wstawimy i tak dalej, i tak dalej. Nie da się tego zrobić. To, co dali nam nasi rodzice, mama z tatą, tego się niczym nie da, tak prawdę mówiąc, zastąpić. Więc ja korzystałem i nadal wspomagam swój organizm, wiem, dlaczego to robię. To jest taki przykład. No, nadal kopię bardzo wysoko. Mój wzrost to 1,78 m. Potrafię, że tak powiem, przekopać nad głową wyższego niż ja po prostu mężczyznę. No i cóż, i to jest takie podsumowanie, więc życzę Państwu zdrowia oraz wszelkiego innego dobra. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany szerszymi informacjami, jak konkretnie można sobie poradzić z problemami układu kostno-stawowego, na czym to polega, co należy zrobić, no to macie tutaj, kochani, dojście do mnie, czyli kontakt Janusz podkreśnik dabrowski@tlen.pl. Dodatkowo moja strona www.januszdabrowski.pl. Na YouTubie Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski jest masa również informacji, więc nie ma żadnego problemu. Z tym, że tutaj zakończymy w tej chwili, już przejdziemy sobie do bezpośredniej rozmowy poza slajdami, z tym, że czasami zdarza mi się, że ktoś do mnie dzwoni albo pisze, na przykład na Facebooku, albo pisze na maila, to proszę mi to krótko powiedzieć w dwóch zdaniach, co mam robić. Nawet nie chcemy się tego komentować, bo to jest w ogóle niepoważne podejście. Człowiek, który od wielu lat cierpi, ma problemy,
I jemu nikt, jeszcze nikt nie pomógł, żadne leki i tak dalej. On nadal po prostu ma z tym problem. Chce w dwóch zdaniach załatwić sprawę. Chce się dowiedzieć. No co nie wiem, no, mógłbym powiedzieć jednym zdaniem. Proszę nadal korzystać z tego, co pan, pani robili do tej pory. No, nie da się załatwić problemu powtarzając te same po prostu metody. Trzeba po prostu to zmienić. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany szerszą informacją bardzo konkretną, kontaktujcie się, piszcie, czy piszcie do mnie na Messengera. Łatwo mnie znaleźć, bo mam swój profil na YouTubie, Janusz Dąbrowski, więc nie ma żadnego problemu. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Cześć, trzymajcie się. Zdrowia dużo. Pa.